Ogólnie brzydzę się dziewczyn z klubów. Witam. Dzisiaj wam powiem, dlaczego nie poznaję dziewczyn w klubach i ogólnie, no, jak idę do klubu, to idę z panienką, idę się bawić, a nie idę wyrywać lasek. Miałem taki okres, jak byłem młodszy, że latałem gdzieś tam po klubach, no nie. I jakieś tam dziewczyny, no, poznawałem, różne rzeczy z nimi robiłem. I powiem wam tak. Dla mnie dziewczyna, która każdy weekend spędza w klubie, no, jest dla mnie obleśna. One są, jakby to powiedzieć, specyficzne. I ostatnio nawet na ulicy poznałem dziewczynę, no, która każdy praktycznie weekend spędza w klubie. One mają specyficzną gadkę, one mają specyficzny ubiór, a wszystko sprowadza się do tego, że to są szybkie dziewczyny. Nieważne ile ma lat, czy ma 17, 18, czy 20, czy 25. Jeśli mówię, chodzi do tego miejsca, no to staje się tym miejscem, no nie? I taka dziewczyna przykładowo ona nie nadaje się do stałej relacji. To jest dziewczyna nastawiona na zabawę, no klub, miejsce zabawy i wszystko co z tym związane. I ogólnie dla mnie jest obleśne to, że ona przykładowo idzie sobie, dajmy na to, 1 lutego do klubu na zabawę, tańczy sobie, przeliże się z kimś i tak dalej. Za tydzień, przykładowo 8 lutego, idzie na imprezę i robi to samo z innym. Rozumiecie? Idzie do auta, idzie do kibla, robi pałę co tydzień innemu, nie musi być gdzieś tam seks i tak dalej. I takiej dziewczyny jest bliżej, no mówię, do prostytutki niż gdzieś tam do normalnej jakiejś dziewczyny, no nie? Naprawdę. I no. Ja, no, takie dziewczyny gdzieś tam odrzucam, no nie? Tylko też mam problemy, bo czasem takie dziewczyny, jak poznam na ulicy, pogadam, wymienimy się numerami, no i one gdzieś tam dzwonią do mnie pierwsza, druga w nocy, dzwoni narąbana, jak taka świnia, dzwoni do mnie i co robię i tak dalej, no wiecie, takie zalany ryj, no nie? Zalana morda i marudzi mi, czy chce się spotkać i tak dalej, i tak dalej. I ja po prostu. Ja takie dziewczyny, no, blokuję, no, nie chce mi się, naprawdę. Ja nie jestem typem, który gdzieś tam, no, szuka łatwych dziewczyn, no, nie, naprawdę mnie to w ogóle nie kręci, mi się to nie podoba, nie popieram tego i jeśli miałbym przykładowo do wyboru 10 dziewczyn takich klubowych, na jedną noc, a przykładowo jedną taką fajną, na fajną, dłuższą relację, to zawsze wybieram tą fajną na dłuższą relację. Naprawdę. Dla mnie panienki, co latają po klubach, to one, no, są takie, no, świnie przepite, no nie? Po prostu to jest tak specyficzny typ, no nie? I naprawdę, może sobie mieć największe balony na świecie, może mieć super linię, ale no nie, naprawdę no nie. To są takie dziewczyny, które właśnie szukają takich bad boyów, no nie, latają za nimi, że im się to podoba, ale za tydzień pójdzie, polata z innym gdzieś tam, no. Czasem jest tak, że laska do mnie dzwoni, z tyłu słyszę jakiś gości, kto to jest, no nie, do kogo ty dzwonisz, no nie, pewnie jest tym gościem na imprezie i tak dalej i po prostu, no, dla mnie to jest obleśne, no nie, naprawdę dla mnie to jest obleśne i nie chce mi się, no mówię, z takimi laskami gdzieś tam spotykać, no bo ty się z nią spotkasz w tygodniu, a ona ci na weekend poleci do klubu.
i tutaj będzie ci obiecywała wierność i tak dalej, bla, 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 a na weekend będzie gdzieś tam ujeżdżała kogoś innego i później w poniedziałek znowu będzie ci obiecywała i tak dalej, no nie? Także no, jednym z takich ich punktów rozpoznawalnych jest to, że no, one cały czas są na bombie, na fazie, no nie? Naprawdę. I kolejnym punktem jest to, że one dzwonią po nocach. One dzwonią, trzeba po prostu wyciszać telefon, dzwoni, wiecie, wypije i tak dalej, i dzwoni, 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 no nie, co tam u mnie, czy chce się spotkać, wiesz, przyjedź po mnie teraz wieczorem, to przyjadę do ciebie, zrobię ci co tam, no nie, no, no nie, ja nie chcę takich lasek, no nie, naprawdę ja nie szukam takich lasek, mi one brzydzą, mi to są obleśne laski. Bo takie dziewczyny, no one już no, seks traktują no, przedmiotowo, jako przyjemność, no nie? I dla niej gdzieś tam przespać się z facetem to jest zaspokojenie jakiejś przyjemności. Ona wiadomo będzie się przyznawała, że za mocno polecieliśmy, ale gdzieś tam ci nie powie prawdy, no nie? Ale tak naprawdę gdzieś tam ci goście, co chodzą po klubach, to wiadomo. Przypną gdzieś tam do murów i tak dalej, ona napije się i gdzieś tam no pojeździ sobie na jednorożcu, no bo przyjemniej i tak dalej, później gdzieś tam poczuje się źle, ale za tydzień pójdzie i będzie robiła to samo, no nie? Naprawdę takie dziewczyny bawią się facetami też, no nie? I to tak w ogóle. Jeśli masz słabą gdzieś tam psychę, masz słaby gdzieś tam charakter, to nie chodź wyrywać lasek do klubów, bo one ci zniszczą psychę. To będzie tak, że będziesz sobie tańczył, no nie? Będziesz sobie tańczył, nagle jakaś dziewczyna się koło ciebie zakręci, no nie? Już ciebie wyczaiła i będzie gdzieś tam zaraz chciała cię pocałować, zaczniecie się całować, weźmiesz ją za rękę, pójdziecie do auta, ewentualnie jeśli się wstydzisz, to pójdziecie do ciebie do mieszkania, wydymasz ją, wystukasz i tak dalej, weźmiesz numer, ona będzie gdzieś tam super i poniedziałek, wtorek, środa będziecie gdzieś tam ze sobą gadali, pisali, dzwonili, no nie? A na weekend nagle ona zerwie kontakt, no nie? Cisza. Dlaczego? Bo poszła znowu do klubu i tym razem zrobi to samo z tobą, ale zrobi z kimś innym. Rozumiesz? I dopiero odezwie się w prawdopodobnie poniedziałek, no chyba, że już z kim innym się odezwie. Także jeśli masz słabe gdzieś tam nerwy, jeśli masz gdzieś tam słabe nerwy, no to powiem ci, nie wyrywaj lasek w klubie. Oczywiście trafią się jakieś porządne dziewczyny, ale zazwyczaj no nic z nimi nie zrobisz i dla mnie dziewczyna wartościowa, na przykład w klubie, to jest taka, która no, przykładowo no, nie da się nawet dotknąć, tańczysz sobie, rozmawiacie, no nie? Kiedyś jak byłem gdzieś tam młodszym, to pojechałem gdzieś tam sam do klubu, dużo jeździłem sam do klubu, no nie? Dlatego dużo mogę o tym opowiadać. No i patrzę, jakaś dziewczyna siedzi gdzieś tam przy stolikach, no nie? No i tak do niej poszedłem, zagadałem. No i on, że gdzieś tam przyjechała ze znajomymi i tak dalej, no, że źle się czuje, to sobie tu siedzi, czeka. No i to chyba przez 3 godziny z nią gadałem. Nie poszliśmy tańczyć, nic, no nie? Cały. No, później tam przyszła ekipa, ale ona gdzieś tam, no on jest w porządku, gdzieś tam tego i pamiętam. Nie? Cały czas gdzieś tam przegadaliśmy. Wzięliśmy, no tam była wymiana numerów, ale ja się z nią nigdy nie spotkałem, no nie, bo w klubie było ciemno, no nie, później jak zobaczyłem gdzieś tam jej zdjęcia, no to odechciało mi się, właśnie to jest to, że też w klubie muzyka głośno gra, jest ciemno, światła świecą, alkohol i czasem dziewczyna ma na sobie tyle tapety, że wydaje się, że jest ładna, do tego jest ciemno. No, ale jak gdzieś tam zobaczysz ją na żywo, no to już nie będzie taka super. Wiadomo, trafią się też takie konkretne, ładne i tak dalej, ale no, jeśli co tydzień lata do klubu,
No to powiem ci, no nie, ja jak idę do klubu, to idę z dziewczyną, idę ze swoją panienką, idziemy tańczyć, idziemy się bawić, ewentualnie bierzemy ekipę i ja nie wyrywam lasek w klubie. Ja nie wyrywam, ja się brzydzę tych lasek. Ja się brzydzę tych lasek, naprawdę. Zresztą tu widać, że ubierze miniówę rajstopem, to już widać, że ona co tydzień tu jest, no nie. Niektóre tu w ogóle w dresie potrafią przyjść mentalnie gdzieś, no nie. Tego mówię, brzydzę się dziewczyny z klubów. Do tego, jeśli podchodzę gdzieś tam do dziewczyny na ulicy, to zweryfikuję bardzo szybko. Pytam się, czy lubi gdzieś tam chodzić na kluby i tak dalej. Czasem powiem ci, dziewczyna sama, no na weekendzie idę tam na clubbing, no nie. A to już. Tylko weryfikacyjnie zadzwonię w niedzielę, wiem, że już nie odbierze, no nie, bo już tam, jeśli nie odbierze, to już widać, że poleciała z kimś innym, już o tobie nawet nie pamiętała, bo gdyby była porządna, no to by odebrała, no bo nic tam złego nie zrobiła. Natomiast jeśli dziewczyna, przykładowo poznajesz ją w czwartek, gdzieś tam mówisz, że zadzwonisz w niedzielę, no bo piątek, wiadomo, sobota, każdy gdzieś tam swoje robi, ona ci mówi, że idzie na clubbing w piątek i sobotę, no nie, no to w niedzielę możesz ją zweryfikować dzwoniąc, jeśli nie odbierze, nie odzwania nic, to już widać, że w każdym dniu być może stukała się z innym albo chociaż przelizała, więc cieszę się, że gdzieś tam do tego doszło. No i naprawdę gdzieś tam mówię, czasem poznaję dziewczynę, która gdzieś tam idzie do klubu jako barmanka, no nie, no to jest podobno, nie, no bo jeśli dziewczyna pracuje za barem gdzieś tam, no nie, no też gdzieś tam wcześniej chodziła do klubów, teraz troszkę dorosła i dalej chce przebywać w tym miejscu, bo to jest tak specyficzne miejsce i tam są tak specyficzni ludzie, że no mówię, no nie, tam to, no mówię, nie, na takie szybkie akcje, no nie, idziesz, dobrze się ubierzesz, no nie, tam masz ładną buźkę, dobrą budowę i idziesz i laski same, gdzieś tam na parkiecie jesteś same, kręcą dupą koło ciebie, to takie było jak ja do dzisiaj, mogę iść sam, no nie, dobrze się ubiorę, laski same kręcą dupami, ręce mi wsadzają gdzieś tam pod koszulkę, w spodnie, no nie, po prostu dobrze wyglądasz i tak dalej, to laski same, no nie, ale no mówię, brzydzą mnie te laski, dlatego no nie poznaję tam dziewczyn, no nie, i czasem mnie dziewczyny kuszą jakieś, no dawaj, chodź z nami, chodź do klubu, przyjdź do klubu, ja tam będę, ja nie idę, no nie, bo ty tam będziesz właśnie. Także no mówię, dużo gdzieś tam osób też chodzi do klubów, no bo wszyscy gdzieś tam myślą, że tam najlepszą gdzieś tam dziewczynę wyrwą. I wiele osób, które gdzieś tam wyrywa tą dziewczynę, no nie, w klubie, pospotyka się z nią nawet miesiąc, pół roku, rok, no i dochodzi do wniosku, że jednak wolałby normalną, porządną dziewczynę, która gdzieś tam nie imprezuje, która nie ma gdzieś tam zameldowania w klubie, stabilną, no nie, stabilną, a nie taką laskę, która przykładowo lata po klubach, no nie, i wiadomo, co tam robi, no bo nie musi gdzieś tam się dziewczyna gdzieś tam od razu stukać z każdym co tydzień, no ale dużo dziewczyn gdzieś tam przelizuje się, wiecie, o co chodzi, no nie, to już jest dla mnie też obleśne, że no mówię, że taka laska w ogóle się nie szanuje, no nie, że jeśli ona się nie szanuje, to jak ja mam ją szanować, no nie, naprawdę. Jeśli gdzieś tam idzie, nie potrafi się kontrolować, to niech nie pije, no nie? I później właśnie gdzieś tam wiele osób gdzieś tam ma złamane serca, no bo dzisiaj gdzieś tam z jednym, z nim się całowała, no nie? To ja tak miałem, ja tak byłem gówniarzem, no nie? Poznałem ładną dziewczynę, dużo z nią tam zrobiłem, no i później gdzieś tam się z nią w tygodniu jeszcze spotkałem, no ja gdzieś tam chciałem się z nią dalej spotykać, no nie? No ona na następny tydzień poszła gdzieś tam na clubbing, no nie? Z innym, a jak z inną po prostu
pojechałem tam i ona już po prostu w ogóle zapomniała, no nie, takie, no, także, no, dużo osób będzie o tym wiedziało, jak nabierze doświadczenia, no nie, naprawdę po klubach trzeba polatać, żeby to zrozumieć, no nie, i gdzieś tam osoby, które gdzieś pół życia podrywali w klubach, no nie, no to wiedzą o czym mówię i dlatego gdzieś tam może mieć nawet gdzieś tam duży przebieg gościu, że no co tydzień inną stukam, ale zazwyczaj to są takie, no mówię, te laski nie nadają się gdzieś tam na stałe relacje, no nie? I znam osoby, które gdzieś tam nawet mówią, że on jak idzie do klubu, to nawet cokolwiek by nie zrobił z tą dziewczyną, to i tak od niej numeru nie bierze, od niej do niej się później nie odzywa, no bo jeśli zrobiła to dzisiaj z tobą, no to za tydzień zrobi to z innym, no nie? Albo za dwa i tak dalej, no nie? Także, no mówię, możesz iść, no nie? Ja nie bronię nikomu. Możesz iść, możesz wyrywać gdzieś tam w klubie, możesz zaliczać, ale jeśli dojdziesz do takiego momentu, bo ja też chodziłem po klubach, jak byłem młodszy, rok, dwa praktycznie co tydzień non-stop, no nie? No i zostałem na ulicy. Zostałem na ulicy, olałem gdzieś tam clubbing, bo na ulicy zawsze poznaję najwartościowsze laski, no nie? To są po prostu perełki. Bo jeśli trafiam na ulicy na klubową dziewczynę, to ona się sama wyeliminuje. Wystarczy zadzwonić do niej w niedzielę, rozumiesz? Wystarczy zadzwonić do niej w niedzielę. I jeśli naprawdę byłaby porządna, to by odebrałaby, pogadała, no nie, i tak dalej, albo by odzwoniła. Natomiast jeśli ona z kimś, na przykład poznała mnie w czwartek, albo w piątek ją poznałem rano, dzwonię do niej gdzieś tam w niedzielę, a ona w sobotę gdzieś tam się z kimś innym przelizała, wydymała i tak dalej, no to już o mnie nie będzie pamiętała, no nie. Naprawdę. I raz się spotykałem długo z taką dziewczyną normalną i ona miała koleżankę taką klubowiczkę. No i wiem, co mówię, bo ona, mówię, szła do klubu, już znała, no, wiedziała, jak się tam poruszać, wiedziała, jak po prostu zrobić, żeby gościu jej drina postawić, jak na parkiecie tańczyć. Po prostu stawała sobie gdzieś tam, żeby było wszystko widziała i wypatrywała gościa. Później sobie szła, tańczyła, po prostu miała aż takie strategie, no nie? I po prostu sama potrafiła tak perfekcyjnie wyrywać gości, że nie jednym to by kopara opadła. No, ale ona była toksyczna, nie? Ona była toksyczna i jej związki to były toksik, no nie? Co chwilę gdzieś tam, no nie potrafiła tego utrzymać, no nie? Nie potrafiła tego utrzymać. Kolejną rzeczą jest to, że jak byłem na urodzinach tej pańki, to się spodziewa, właśnie ona była z tym gościem, no nie? No i gdzieś tam z nim pogadałem i tak dalej, no i później. Nie to, żebym coś złego mówił, tylko on tak opowiadał, że ciężki charakter, straszny, nie? Naprawdę taka, że no, gdzie się poznaliście? No w klubie, no nie? I tak dalej, i tak dalej. No ale on później poszedł do normalnej dziewczyny, którą gdzieś tam w szkole poznał, już niech będzie ta szkoła, no nie? Bo ona, no mówię, ona no, nie nadawała się, po prostu już miała taką przepitą banię i tak dalej, no nie? Nie. Dlatego mówię, dziewczyn, takich klubowiczek, ja się brzydzę, bo to też są takie, no one potrafią dramy robić, że dzwoni do mnie w nocy, albo dzwoni jej jakiś gościu, no nie, i w ogóle ci nie mówiła o żadnym gościu, no nie, albo ci dzwoni, no ja mam chłopaka, no nie, i on chciałby z tobą pogadać, w ogóle, no what the fuck, no nie. Po prostu brzydzę się ich, naprawdę. I jakby to powiedzieć, najlepsze dziewczyny spotkasz na ulicy, no nie? Na ulicy. Wszystkie inne się wyeliminują. I choćbyś jedną poznał dziewczynę taką, jak ja poznaję, choćby z jedną był przykładowo w relacji z takimi, jak ja jestem, no to byłbyś w raju, naprawdę byłbyś w raju. Mam nadzieję, że zrozumiałeś, trzymaj się i do usłyszenia.